Oddam teraz głos Dariuszowi Tuzimkowi, bo wyrwałeś się, Darek, do odpowiedzi. Wiem, że masz dużo przemyśleń i pewnie celnych spostrzeżeń. No mam takich trochę przemyśleń, bo dzisiaj no, cała Polska trochę taka na takim mundialowym kacu. Jesteśmy wszyscy rozczarowani, przygnębieni. Opuszczamy flagę do połowy masztu, zajmujemy te biało-czerwone skarpetki z lusterek i no, wielkie rozczarowanie. Ja też jestem trochę nawet załamany tym wszystkim, co zobaczyłem, bo nie myślałem, że kiedyś to powiem, ale reprezentacja Polski na tym turnieju zagrała według mnie słabiej niż reprezentacja Franciszka Smudy na Euro 2012. Pamiętam, jaka wtedy była atmosfera, że wszyscy chcieli Smudę zlinczować albo wywieźć na furmance gnoju, jak Jagnę w filmie Chłopi. Dzisiaj się zastanawiam, dlaczego dziennikarze po raz kolejny podkreślają, że no ale przecież Adam Nawałka zrobił dobrą robotę wcześniej, awansowaliśmy do Euro, awansowaliśmy do Mistrzostw Świata, zagraliśmy fajne Euro. Ja to wszystko pamiętam, ja to wszystko wiem. Mateusz Borek podał w swojej książce, że Adam Nawałka dostał 4 miliony złotych za awans do Mundialu, plus mniej więcej drugie tyle prawdopodobnie zarobił na reklamach. Czyli ja uważam, że z trenerem, jeśli chodzi o eliminację, to jesteśmy super rozliczeni. Zadanie było tu i teraz, pojechać na Mundial. I mam takie wrażenie, że na tym Mundialu wszystko zostało schrzanione, począwszy od hasła na autobus Polska dawaj, bo tak jakbyśmy się przejęli tym hasłem i rzeczywiście dawaliśmy, ale nie to, co trzeba. I szukałbym takich prawdy o tej reprezentacji, co się zepsuło w przygotowaniach. Bo spójrzmy, no, to nie, my nie możemy się odnosić do Mundialu 2006, że nam wtedy nie wyszło, czy 2002, że nam nie wyszło na Mundialach. Odniesieniem jest Euro 2016. Myśmy byli jedną z czołowych drużyn w Europie. To co się stało przez ten okres, że nie zrobiliśmy żadnego progresu? Mało tego, zrobiliśmy wielki regres. Jak wyglądały przygotowania? Ja słyszę, że markery zmęczeniowe były ok. No, a ja byłem sam zmęczony oglądaniem tej reprezentacji. To może kibice powinni mieć te markery zmęczeniowe. To jeśli wszystko było ok, to czemu nie było dobrze? Dla mnie bez markerów, bez dronów, bez komputerów, było, ja widziałem, że Grzegorz Krychowiak jest bez formy, że Grzegorz Krychowiak tego nie pociągnie. Wystarczyło, że wszedł naprawdę piłkarz średni, Jacek Góralski, i on wyglądał w meczu z Kolumbią dużo lepiej niż Krychowiak w tych dwóch ostatnich meczach. Już mecz z Chile nam pokazał, że jest słabo. Mecz z Litwą no w ogóle był niemiarodajny, bo takich zespołów jak Litwa na mundialu nie ma. No i to widać było, że wszystko się rozłazi. Dzisiaj ja się spodziewam na tej konferencji czegoś stanowczego w końcu. Nie wiem, może Adam Nawałka się poda do dymisji. Może Robert Lewandowski powie, że kończy reprezentacyjną karierę. No nie wiem.